Siedzę przed komputerem i robię przegląd prasy. I zaciekawiła mnie taka afera, właściwie której nie było. Afera z alkoholem w saszetkach. Od czego się zaczęło? Od tego, że jakaś sklerotyczna babcia, a używam tego pojęcia tylko dlatego, że sam jestem blisko wieku tej właśnie babci, więc sam jestem sklerotycznym dziadkiem. Otóż ta babcia zakupiła alkohol w saszetkach dla swojej 16-miesięcznej wnuczki. Myślała, że to jest po prostu mus owocowy, który ta wnuczka uwielbia. Na szczęście nie spróbowała wnuczka tego musu, ale afera jest. Co to są te tubki właściwie, trzeba by powiedzieć? Spółka produkująca alkohol w saszetkach, jak niektórzy mówią w tubkach, wymyśliła takie pojęcie Voodoo Monkey, czyli małpki. W tych saszetkach dostępne są wódki, lakiery i różnego rodzaju nalewki. Sam lubię nalewki, przyznam się do tego. I teraz te opakowania są bardzo podobne do opakowań dla musów owocowych, które bardzo uwielbiają dzieci. I teraz tak. Kiedy okazało się, że ta babcia zakupiła taką małpkę dla swojej wnuczki, nie wiem, czy niestety. Dobrze, że wnuczka nie skosztowała tego smakołyku, bo mogłaby się w bardzo młodym wieku uzależnić, gdyby jej to smakowało. Ale dalej, Biuro Ochrony Praw Dziecka od razu przekazało, że złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. Tylko kto miałby być oskarżony o to przestępstwo? Czy ta sklerotyczna babcia, która nie czyta napisów na produktach, które kupuje? Gdyby odpowiedzialność za decyzję sklerotycznych babci czy dziadków, takich jak ja, miał ponosić czy to handel, czy producenci różnych towarów, to byłyby powszechne bankructwa. Także myślę, że to nie jest tak łatwo oskarżyć kogoś, tak jak się wydaje to Biuru Ochrony Praw Dziecka. Dalej. Problemem z alkoholem w saszetkach przejął się bardzo premier Tusk, który na posiedzeniu rządu zwrócił się do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego o zainteresowanie się tym tematem. Chyba się bardzo zainteresował minister, bo natychmiast wybiegł z sali posiedzeń rządu i jak donoszą źródła niedoinformowane, najprawdopodobniej spieszył się, żeby zdążyć dotrzeć do sklepu, w którym te małpki są sprzedawane, zanim zostaną wycofane. Myślę, że zdążył i myślę nawet, że był w stanie nabyć próbki testowe dla premiera. W tym całym zamieszaniu z alkotubkami czy saszetkami alkoholowymi bardzo trzeźwą ocenę sytuacji wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek, który stwierdził: wedle mojego rozeznania to nie było naruszenie prawa. Ciekawe, co w takim razie będzie z losem szefa KACAP-u. Na przykład pani minister zdrowia Leszczyna postanowiła zainterweniować, żeby wykazać się przed premierem taką swoją czujnością, zresztą spóźnioną, bo jak się okazuje, że te małpki w handlu były już od lipca, więc pani Leszczyna przerzuciła odpowiedzialność na szefa Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, czyli KACAP-u. Szef KACAP-u ponosi konsekwencje tej afery, której właściwie według Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma. Ale ktoś musi zapłacić cenę. Płaci szef KACAP-u. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy
liczmy na to, jakiejś następnej interesującej aferze, której nie będzie. Najlepszego. Czyli mówiąc tak, jak byśmy powiedzieli, degustując zawartość saszetek, na zdrowie.